Cześć, witajcie bardzo serdecznie. Dzisiaj jest szczególny dzień, 24 sierpień, a wczoraj był jeszcze lepszy dzień, który sprawił, że u niejednego producenta peletu w Polsce, u niejednego sprzedawcy peletu w Polsce wystrzeliły korki z szampanów. Moi drodzy, wczoraj rząd przyjął projekt ustawy. Projekt ustawy, który daje nam 3000 zł. Cieszmy się, radujmy się, prawda? Chciałoby się powiedzieć, jednakże no, nie jest tak kolorowo, jakby to wyglądało. Co to dla nas oznacza? No, wydaje mi się, że dodatek 3000 zł dla nas oznacza ni mniej, ni więcej to, że ten pelet spokojnie teraz będzie mógł dobić właśnie do tej kwoty. Producenci peletu, sprzedawcy, oni będą mieć teraz swoje żniwa na legalu, chociaż i teraz windują cenę, będą mogli sobie podnieść ją do 3000, może do 3500. Także panie prezesie, panie Mateuszu, dziękujemy. 3000 zł, świetny dodatek. Wspieracie nas, prawda, w tej drożyźnie, która ogarnia nas każdego dnia. Doceniamy to, że wykładacie kolejne miliardy nie swoich pieniążków. Wykładacie je dla nas. Dajecie nam, mówicie, macie 3000, kupcie sobie pelet, tudzież na węgiel dodatek, kupcie sobie węgiel. Ci, co palą drzewem, ile oni dostaną? 500 zł. I co ten gość, który dostał 500 zł, ma z tym zrobić? Jedynie to wyłożyć sobie 5 banknotów, otworzyć pół litra przynik i się napić. I płakać. Nie jeden tej zimy zapłacze. Nie jednym domu nie będzie tak ciepło, jakbyśmy chcieli. Są osoby, które praktycznie teraz siedzą, no i mają potężny problem. Skąd wziąć pieniądze na to, żeby kupić 5-6 ton? Ci, którzy sobie poradzą, a jest ich na pewno mało, no to kupią ten pelet nawet za 2,5 tysiąca, może nawet za 3, a reszta? Co zrobi reszta? Na grupach dużo jest takich, słuchajcie, jak ja to mówię, cwaniaczków z miodem w uszach. Oni piszą, wręcz apelują do tego: nie kupujcie tego peletu, żadnego nie kupujcie, to wasza wina, to wy nakręcacie rynek, dlatego jest taka cena, jaka jest. Także ja odpowiadam im, słuchajcie, jak sobie wyobrażacie to, że ludzie nie będą palić? Czym mają wodę zagrzać dla dzieci? Czym mają się zimą ogrzać? Jak macie jakąś alternatywę, skoro jesteście tacy mądrzy, no to zapraszam do dyskusji, może zaproponujcie, otwórzcie swoją grupę. To nie jest tak, że rok temu, jak wszyscy pewnie wiemy, ten najdroższy, najlepszy pelet kosztował 1100-1200 zł, cała reszta poniżej 1000. A jeżeli coś kosztuje poniżej 1000, no to śmiało można powiedzieć, że wyprodukowanie tony peletu, no ile mogło kosztować? Ja strzelam 500-600 zł. No to słucham. Dzisiaj co? Wyprodukowanie tego samego peletu 1500 zł? 2000? Nagle się drzewa skończyły? Przecież ponoć w tym roku tartaki tną i wysyłają na zachód tyle drzewa, że to się w pale nie mieści. A trocina co? Pies je tą trocinę? Karmią zwierzęta trocinami? No ludzie, no nie dajmy się zwariować, prawda? Drzewo jest, a jak robią, no to idą wióry. Także myślę, że jest produkt, żeby robić ten pelet. Także cały czas ktoś nas tu czaruje, ktoś winduje cenę i robi się nieciekawie. Ja myślę, że czekają nas ciężkie czasy. Jednakże, no, nie wiem, co to będzie. Myślę, że kiedy wpłyną 3000 zł na nasze konta, to zacznie się niesamowita zabawa.
Oby nie było tak, że cena wystrzeli w kosmos peletu niesamowicie. No bo wtedy wszyscy będziemy w czarnej dupie. A już na pewno wtedy, kiedy przyjdzie konkretna zima. Ci, co palą peletem, węglem, drzewem, ci, co mają pompy ciepła, też zakładali, myśleli, że będzie za darmo, ram pam pam. No nie no, prąd też kosztuje, prawda? Wyłożyliście kilkadziesiąt tysięcy na to. Obym się nie mylił, obyście mieli jak najtaniej, ale chyba tak nie będzie. Słuchajcie, moi drodzy, wszystkim wam ciepełka życzę. Daj łapkę w górę, jak się podobało. Daj suba i widzimy się w następnym odcinku. Trzymajcie się, na razie, cześć.